Weź grubą serwetkę. Przymocuj szablon. Zrób marszczenia. Mamy elegancki śliniak. Czas jeść! Siedźcie cicho, a Olaf przyniesie obiad. Tak? To pyszne! Ale najpierw śliniaczki. Łyżka zdrowych płatków owsianych. Za Olafa! Fuj, płatki owsiane? Nie chcę tego! To trudniejsze niż myślałem. Ale przynajmniej ubrania są czyste. Uratowały nas śliniaki. Dzieciom udało się znaleźć smaczniejsze jedzenie. Więc lubicie marchewki. Nasze gusta pasują, co? Dotrzymam ci towarzystwa. Rodzina je warzywa. I nie jest to gorsze niż płatki owsiane. Zmień lalkę w Annę. A pasek? Oczywiście. Nałóż kwiatowe wzory. Brązowe oczy zmienią się w zielone. Wolimy rude włosy. Zrób fryzurę. Buty to jedyne, co pozostało. Mała Ania wyrasta na niezłego rozrabiakę. Siostry spotkały się z Olafem na pikniku. Gdzie są dziewczyny? Już idę. Jestem. Och, bałem się, że będę sam. Gotowe? Oczywiście. Rozłóżmy jedzenie. O, ile pyszności. Olafie, pobawmy się w chowanego. Prosimy. I ty szukasz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szukam. Chowamy się. Tu nas na pewno nie znajdzie. Mam was. Spróbuj ponownie. Oszukały doświadczonego detektywa. No proszę. Weź niebieską nić. Szczelnie owiń pierścień z breloczka. Przydadzą się tęczowe pióra. Zawieś je na łapaczu. Łapacz snów pozbędzie się koszmarów. Mogą być tylko słodkie. Dzieciaki nie mogą spać. Marzę o lodowych zamkach. A ja boję się zasnąć. Elzo, nie śpisz? Elzo, przez to, że nie śpisz, nie mogę zasnąć. Nasze sny się pomieszały. Myślę, że mam pewien pomysł. Ania wspięła się na łóżko i próbowała zdobyć łapacz snów. Tak, udało się. Proszę bardzo, siostrzyczko. Elza śni o ośnieżonych górach, a Ania o kwiecistych łąkach. Użyj pojemników do makijażu. Zrób jeden zimowy, a drugi letni. Zrób wgłębienia w paletach. Złóż podwójną kosmetyczkę. Każda dziewczyna ma swoje własne odcienie. Maluchy trochę dorosły. Bawią się w przedszkolu. Dziewczyny, mam prezent. Jupi! Co tam jest? Rozpakujmy to. Kosmetyczka. Ja to otworzyłam pierwsza. Siostry, nie kłóćcie się. Dla każdej z was jest przegródka. To paleta Elzy, a to Ani. Rozumiecie? Dziewczyny natychmiast postanowiły wypróbować makijaż na Olafie. Teraz moja kolej, by nałożyć wam makijaż. Ta kreatywność połączyła przyjaciół. Przygotuj papier rzemieślniczy. Zrób stos arkuszy. Schowajmy to na okładce. O, tyle starych książek. Dziewczęta przyszły do rodzinnej biblioteki. Rozejrzyjmy się tutaj. Potrzebuję tej na górze. Wszystko się zawaliło, ale udało się. Zobacz, co potrafię. To proste. Co tu się dzieje? Czy pamiętacie, jak wcześniej uczyliśmy się prawidłowej postawy? To nie jest takie łatwe. No dobrze. Przeczytam wam bajki o Arendelle. Mamy papier piankowy. Wytnij flagę. Narysuj profil Anny. Zamocuj drewniany uchwyt. Przed nami są symbole Arendelle. Przygotuj kwiaty. Upleć elegancki wieniec. Co za piękność!
rycerz honorowo nosi herb Arendel. Będę walczył w imieniu Anny. Wybuchła poważna bitwa. Aniu, twój rycerz ma duże szanse. Tak, zwycięstwo! Zwycięzca otrzyma koronę kwiatową. Łap, zasługujesz na to. Jestem zaszczycony, że mogę tu być. Od teraz jesteś głównym rycerzem królestwa. A to wszystko dzięki tobie, moja piękna pani. Ciach, ciach! Mamy parę butów. Udekoruj je futrem wzdłuż krawędzi. Spinacze do papieru zostaną łyżwami. Słodki pojemnik. Opróżnijmy go. Jeszcze trochę ozdób. Łyżwy są bezpiecznie zapakowane. Kto czeka na tak miły prezent? Ania jest pasjonatką książek. Zaskoczmy ją. Przychodzimy z prezentami. Pokażcie mi, pokażcie. O, łyżwy. Ale nie umiem jeździć na łyżwach. Pasują? Jestem w swoim żywiole, gdy jestem na lodzie. Powtarzaj po mnie. Jak to robisz? A, lecę! Uspokój się, jesteś w bezpiecznych gałęziach. Ania szybko pojęła, jak jeździć. A wytrwałość zawsze prowadzi do sukcesu. Do nowego wyrobu użyjemy zacisków. Dodaj złoty sznurek i 3 pierścienie. Dodaj marszczenia. Ta halka doda objętości sukience. Ania śpi. Wstawaj, siostro. O, gdzie ja jestem? Co się dzieje? Wkrótce będzie bal. Dokładnie. Sukienka bez halki nie wygląda dobrze. Pomocy! Elzo, nie mogę sobie z tym poradzić. To nic trudnego, kochanie. A to twoja sukienka. Wyglądasz wspaniale. Dzięki siostrze, Ania jest gotowa na bal. Odetnij kawałek styropianu. Przymocuj część zakręconej ramki. Rozłóż podstawę z brokatowym murem. Rozpalmy ogień. Udekoruj kominek przezroczystymi koralikami. Kominek doda przytulności każdemu wnętrzu. Siostry dojrzały i stały się matkami. Śpi, kochanie, śpi! Elzo, moje dziecko w ogóle nie chce zasnąć. Co się stało? W zamku jest za zimno. Czy teraz będzie cieplej? Nie za bardzo. Będziemy musieli poświęcić fortepian. Użyję mojej magii. To na pewno cię rozgrzeje. Dzięki. Teraz jest ciepło i przytulnie. Siostry zawsze są gotowe do wzajemnej pomocy. A to był miły rodzinny wieczór. Siostry, które rządzą w Arendel, zawsze żyły w luksusie. Myślały, że mają zapewnione wygodne życie. Ich skarbiec jest pełen bogactw. Królewskie kufry zawierają stosy najdroższej biżuterii, ale pewnego razu koło zamku przechodziła zła wiedźma. Pozazdrościła dziewczynom i postanowiła rzucić na nie klątwę biedy. Magia zadziałała. I siostry zostały z niczym. Piękne stroje Anny zmieniły się w spódnicę zrobioną z niebieskiej satyny. Materiał jest znoszony. Przynajmniej ma dekoracje. Jej stary top pasuje. Anna założyła podarty płaszcz, żeby nie zmarznąć. Ma tylko jeden but na nodze. Jej włosy są potargane. O, co się stało? Ania jest przerażona. Wszystkie jej ubrania są podarte. Jest nieszczęśliwa. Jej odbicie też ją przestraszyło. Brr, jest tak zimno. Olaf postanowił przykryć biedną dziewczynę płaszczem, ale ten nie jest zbyt ciepły. Będzie trzeba się przyzwyczaić. Ha, ha, ha! Zobaczymy, jak sobie poradzicie. Elsa pojawiła się z zamieci śnieżnej. Ma piękne futro, ale będzie musiała się z nim pożegnać. Zostaw mi przynajmniej sukienkę.
ale magia wiedźmy jest bezlitosna. Dostaje podartą sukienkę z łatami. Zamiast złotych bransoletek ma sznurki. Jej sweter jest pokryty brudem i dziurami. O, biedna Elzo, nie wyglądasz za dobrze. Wszyscy są w szoku. Może to tylko zły sen. Idźmy spać, a jutro wszystko będzie normalnie. Dziewczyny położyły się, a Olaf musiał poradzić sobie bez łóżka. Czyj koc mamy wziąć? Hihi, Elzie nie powinno być zimno. Ale gdy się obudziła, było jej chłodno. Olafie, oddawaj mój koc. Oby nie zobaczyła. Oby nie zobaczyła. O, nie rozpaliłeś ognia. Bałwanek przyszedł bliżej, gdy poczuł ciepło. Ej, oddawaj. Elza szybko zabrała koc. Kiedy przyjaciele się rozgrzewają, Ania śpi dalej, mając nadzieję, że to tylko zły sen. Zrób elementy z tektury. Zrób z nich otwarte pudełko. Pokryj ramy i drzwi srebrną taśmą. Na zewnątrz jest zamek i panel z przyciskami. Zrób małe myszy z wielkimi uszami, używając piankoliny. Myszy zajęły wszystkie półki w sejfie. To ich nowy dom. Po obudzeniu się Elza zdała sobie sprawę, że nadal są biedni. Aniu, obudź się, to nie sen! Co mamy zrobić, Olafie? Nie mamy nic! Co możemy wymyślić? No tak, miałyśmy gdzieś ukryty sejf z pieniędzmi. Zaczęli razem go szukać. Pod łóżkiem? Nie! Nagle Elza wypchnęła go spod drugiego łóżka. Teraz wpiszę kod. Drzwi otworzyły się, ale nie znaleźli tego, czego szukali. W środku były tylko myszy. Olaf zajrzał do środka. A, teraz myszy są na mnie! Elza i Ania są smutne. Właśnie straciły ostatnią nadzieję. Przyda się szklany słoik. Wsyp do środka ziemię i posadź małą sadzonkę. Dodaj korek. Owiń sznurkiem i zrób pętlę. Teraz Anna może nosić swoją roślinę jako torebkę. Siostry słyszały legendy o tym, że w ich królestwie jest dobra wiedźma. Może ona zdejmie klątwę? Są pod wrażeniem tajemniczej atmosfery w domu wiedźmy. Możesz nam oddać nasze pieniądze? Obawiam się, że to nie będzie łatwe. Ale spróbuję. Zaczęła czarować. Najpierw oczyściła dziewczyny kurzą łapką. Potem użyła złotego jaja. To wygląda intrygująco. Ale te rytuały są straszne. Pokój wypełnił się mgłą. Klątwa została częściowo zdjęta. Ale żeby zupełnie ją zdjąć, dziewczyny muszą posadzić magiczną roślinę. Królestwo będzie chronione przed złymi zaklęciami, a zbiory zawsze będą udane. Idźmy ją zasadzić. O, to nas uratuje. Zajmijmy się tym. Dobra robota. Piona. Olaf poszedł do śmietnika, żeby poszukać materiału. Czy to wystarczy? Zbudujmy coś. Owiń rączki sznurkiem. Pomaluj dolną część tak, żeby wyglądała jak metal. Postaż ją. Ach, musimy przygotować ziemię. Ale Olaf przypadkiem wyrwał roślinę. Oj, to jest magiczna roślina. Muszę ją z powrotem posadzić. Ach, to nie zadziałało. Olaf rzucił ją na ziemię i uciekł. Dziewczyny postanowiły sprawdzić, jak ma się sadzonka. O nie, jest wyrwana i wszędzie jest rozsypana ziemia. O, kto to mógł zrobić? Wykop głębszą dziurę. Jak to? Pomóż mi! O, dobrze nam poszło. Odpocznijmy i popilnujmy jej. Przytnij butelkę i zrób otwory. Poproś rodziców o pomoc. Pomaluj na brązowo i dodaj ciemne zacieki. Czajnik ma uchwyt. Zróbmy cedzak, żeby łatwiej było wyjąć jedzenie. Ugotujemy wiele pyszności. Dziewczyny postanowiły urządzić darmowe śniadanie. Jest cała kolejka ludzi, którzy są głodni.
Olaf powąchał i poszedł po swoją porcję, ale zgubił swoją marchewkę w garnku. Ta dziewczyna dostała owsiankę z niespodzianką. Ej, to moje! Proszę, znalazłem materiały. Zrób coś. Pierścień jest gotowy. Dodaj sztuczną skórę do ramy. Wykończ tamburyn. Te zaczarowane dzwonki zwisają ze sznurku. Instrument od stuleci był w rodzinie wiedźmy. Elzo, zagraj dla Lalilu. Ach, jest tak gorąco. Przydałby się deszcz. Wiem, jak nam pomóc. Elza uciekła i wróciła z tamburynem. Czy ty naprawdę wierzysz w magię? To nie zadziała. Musisz tylko uwierzyć. Elza zaczęła grać na tamburynie i wykonywać taniec deszczu. Aż nagle usłyszały grom. Ania ucieszyła się. Grajmy razem. Nareszcie zaczęło padać. Roślinom to się podoba. To dobry znak. Wszystko stanie się lepsze. Użyj starych materiałów i syntetycznego wypełnienia, żeby zrobić strach na wróble. Znajdź piłki na głowę i ciało. Śmieszna twarz odstraszy ptaki. Nasiona będą uratowane. Świetnie ci idzie, ale jak ochronimy zbiory przed szkodnikami? Pomoże nam strach. Olaf jest oczarowany urodą nieznajomej. O, piękna pani. Dlaczego nie widziałem cię wcześniej? Piękne dziewczyny nie powinny być same na polu. Ale nieznajoma zupełnie go ignoruje. Weź ten bukiet jako znak mojej miłości. Nic? Zatańczysz ze mną? Podmuch wiatru i Olafina zaczęła się ruszać. O, roztopię twoje serce. Pstryk, pstryk, pstryk! Przytnij słomkę i przymocuj ją do głównej części konewki. Wygnij drut, żeby zrobić uchwyt. Zakryj pokrywką, ozdób boki. Olaf był smutny, kiedy poszedł na pole. Nie miał nic poza swoją marchewką. Ach, będę musiał ją poświęcić dla dobra ludzi. Wcisnął ją w ziemię. Podlał. Wow, konewka okazała się być magiczna. Olaf był bardzo zaskoczony, kiedy pole pokryło się marchewkami. Wow, jestem świetnym rolnikiem. Pomaluj pół jajka LOL na biało. Taczka jest zielona z zewnątrz. Zrób ramę z drutu i koła. Użyj piankoliny, żeby zrobić miękkie rączki. Mimo, że taczka jest pokryta brudem, to mieści wiele rzeczy. Nie da się przenieść takiego obfitego plonu w rękach. Olaf musiał pójść po taczkę. Teraz jest pełna marchewek. Aniu, Elzo, chodźcie tu. Wow, dobrze się spisałeś. Zebrałeś duży zbiór. Jesteśmy z ciebie dumne. Dziewczyny zaczęły go nosić i nazywać królem marchwi. Ania i Elza zostały wyrzucone z ich zamku przez złego lorda z innego królestwa. Co mamy teraz zrobić? Nie panikuj, Aniu. Jesteśmy razem, więc damy sobie radę. Darmowe kursy przedsiębiorczości to prosty sposób na wzbogacenie się. To może nam pomóc. Tony prowadzi dla nas to wspaniałe szkolenie. Nie wierzę. Elzo to Tony we własnej osobie. On jest gwiazdą rozwoju osobistego. Każdy ma niepowtarzalną wiedzę i umiejętności. Musimy tylko dowiedzieć się, jak na nich zarobić. Wystarczy pozbyć się strachu i zwątpienia, by zrobić, co zechcesz. Nie każdy dał sobie radę. Do końca kursu pozostały jedynie 3 osoby. Czy naprawdę jest to takie proste, Tony? No tak, po prostu to zróbcie. Ruszajmy, siostro. Brawo, oto wasze certyfikaty ukończenia szkolenia. Rajciu, czekajcie na mnie. Odetnij nadmiarowe detale od plastikowego elementu. Włóż papier. Zrób podstawę ze słomki. Dodaj kartki z życzeniami i naklejki. Tablica marzeń jest gotowa.
Pierwszym krokiem jest utworzenie tablicy marzeń. Umieśćcie swoje życzenia na tej tablicy. Dzięki niej zawsze będziecie wiedziały, do czego dążycie. Chciałabym mieć własną kwieciarnię. A ja lodziarnię. Chciałabym sprzedawać najpiękniejsze kwiaty. A ja lody o wszystkich smakach. Możemy to zrobić. Yes. Jak mamy otworzyć nasze firmy bez pieniędzy? Mam już wiaderko. To zawsze jakiś początek. Te kwiatki są piękne. Zróbmy z nich bukiet. Mamy wyjątkowe kwiaty na sprzedaż. To najlepszy prezent z możliwych. Ten bukiet jest taki piękny. Kupię go. Dzięki. Zarobiłam moje pierwsze pieniądze. Tak. Elza też opracowała plan. Potrzebuje lodu. Odpowiednim miejscem, by go zebrać, będzie zaśnieżony las. Tak, znalazłam. Jest świeży i połyskujący. Jedno wiaderko powinno wystarczyć na start. To skrzyżowanie wygląda odpowiednio. Nieco czarów i przemieniłam zawartość wiadra w pyszne lody. Kup najsmaczniejsze lody w mieście. Są pycha. Poproszę owocowe. To moja pierwsza klientka i pierwsze sprzedane wiaderko. To było takie szybkie. A teraz mam pieniądze. Wytnij z jedwabiu części fartuszka. Zszyj i ozdób tasiemką. I gotowe. Cześć. Bardzo potrzebuję pięknego fartucha. Masz dzisiaj farta. Proszę, wybieraj. Wezmę ten. On był stworzony dla mnie. Przymierzmy go. Wow. Kupuję. Okej. Ciach. I podstawa pod fartuszek jest gotowa. Ozdób go koronkową tasiemką. Dodaj satynową wstążkę. I koronkową kieszeń. Masz bardzo ładny fartuch, Aniu. Też potrzebuję jednego. Mogę zaoferować ci ten śnieżno-biały. Nie, Elzo, nie kupuj go. Nie macie niczego lepszego? Dopłacę. To może ten z unikalnej tegorocznej kolekcji. Wow, jest niesamowity. Nie chcę go zdejmować. Nie musisz. Leży jak ulał. Oh, wow. Ania ma wielu klientów. Od rana zrobiła się duża kolejka. Wszyscy chcą kupić najświeższe i najpiękniejsze kwiaty. Moja firma radzi sobie nieźle. Potrzebuję większego wiaderka na pieniądze. Lody Elzy są najsmaczniejsze w całym mieście. I nikogo to nie dziwi. Każdy z nich jest magiczny. Chcę ich więcej. Mamo, mogę jeść je przez cały dzień. Przyjechałam pół miasta, żeby ich spróbować. Co za sukces! Jestem bogata! Ale gdzie przechować całe zarobki? Przyklej elementy do plastikowego kawałka. Dodaj panel sterujący. Przytnij tryby do odpowiedniej długości. Dodaj tryby do podstawy. Policzmy lali dolary. Zarobiłam sporo pieniędzy. Muszę je przeliczyć. Maszyna licząca powinna się sprawdzić. Mam! Teraz moje finanse będą uporządkowane. Zrób otwory w plastikowym pudełku. Zrobiliśmy drzwi do sejfu. Przyklej wydrukowany obrazek klawiatury. I zamek z koralików. Ten sejf ochroni zarobki Elzy. I to calutkie. Musimy gdzieś schować pieniądze Olafie. Ja chowam je pod poduszką. Spróbuję. Jest za mała. Czyli masz za dużo pieniędzy. Mam pomysł. Schowajmy zarobki do sejfu. Jest bezpieczny i ma zamek z kodem. Olafie, to świetny pomysł. Przyjaciele policzyli pieniądze i schowali je do sejfu. Nie możemy zapomnieć kodu do zamka. Zrób ściany sklepu używając drewnianych szpikulców. Ukształtuj ramę ze szpikulców.
wytnij krawędź z teksturą z wzorzystego papieru. Zamocuj dach. Ozdób szpikulce słomkami. Przyklej znak. Hurra! Złóż w całość stojak na kwiaty. Przytnij naparstki na doniczki. Ta witryna sklepowa jest pełna kwiatów. Rok zleciał bardzo szybko. Firmy sióstr radzą sobie świetnie. Nie mogę w to uwierzyć. Zaledwie rok temu sprzedałam pierwszy bukiet. A dziś moje kwiaty są uwielbiane przez całe miasto. Dobrze cię widzieć, Aniu. Wiedziałem, że dasz sobie radę. Prześcignęłaś moje oczekiwania. Jestem z ciebie dumny. Dzięki tobie, Tony, zaczęłam wierzyć w siebie. Chcę ozdobić tymi kwiatami mój dom. Są wspaniałe. O, dziękuję. Bukiety Ani schodzą jak ciepłe bułeczki. Wytnij detale z tektury. Złóż razem podstawę pod wózek. Dodaj zasłonę ze szpikulców. I zrób dach z ozdobnej tektury. Pomaluj farbą akrylową i dodaj logo Krainy Lodu. Ozdób szpikulce słomkami. Dodaj zabawkowe koła i ozdobne nogi. Puszysty slime stanie się pysznymi lodami. A paciorki i szpikulce przemienią się w zamrożony sok. Ozdób. Wypełnij butelki ozdobną posypką. Moja firma stała się sukcesem, a minął zaledwie rok. Nowa lodziarnia i autorska sukienka staną się jeszcze bardziej popularne. Każdy z lodów ma wyjątkowy smak i posypkę. Przyszłyśmy po jeszcze jedną porcję twoich pysznych lodów. Elzo, muszę je jeść każdego dnia. Ozdób plastikowe wieczko cienką, ozdobną taśmą. Złóż razem lejek i rączkę konewki. Ozdób kryształami górskimi i małą linką. Jest urocza. Pomaluj farbą akrylową i posyp brokatem. O, jest gorąco. Słońce mocno praży. Moje kwiaty mogą tego nie wytrzymać. Muszę coś szybko wymyślić. Wiem, użyję konewki. Podleję roślinki i nie będę musiała obawiać się upałów. Ta konewka mnie uratowała. To element obowiązkowy. Odetnij nadmiar od wieczka. Dodaj ozdobny szpikulec. Tą łyżką łatwo nałożysz lody. Smacznego! Cześć! Przyszliśmy na najlepsze lody w mieście. Jesteście w odpowiednim miejscu. Jeszcze chwila. Oto pasujący rożek. Zapraszam ponownie. Och, ta łyżeczka bardzo mnie spowalnia. Zmęczyłam się. Hej! Zobacz, co przyniosłem. Tak, mając taką łyżkę, nakładanie gałek lodów powinno być łatwiejsze. Wiedziałem. Chcę kupić największą porcję lodów. Smacznego! Poproszę jeszcze jeden rożek. Pomogę ci. Oto twoje lody. O, Elzo, to był mój nos. Wydrukujmy strony czasopisma Forbes. Elza i Ania trafiły na okładkę. Złóż magazyn używając kleju. Dodaj strony. Cieszę się, że w końcu trafiłyście do mojego studia fotograficznego. To specjalne wydanie o kobietach milionerkach. Uśmiech. Właśnie tak. Super. Teraz na lewo. Praca z wami to sama przyjemność. Wow. Elzo, Aniu, trafiłyście na okładkę Forbesa. To niesamowite. Wasz wywiad był bardzo inspirujący. Czy mogę zrobić sobie z wami zdjęcie? Użyję go jako wzoru podczas moich zajęć.